i Wojciech Gawielski. Myślałem o zupełnie innej książce, natomiast klucz, może lepszy, znalazłem przypadkiem w sali sądowej w małym miasteczku, w którym rozpoczynał się proces zabójców polityka i farmera. Znałem jego, poznałem później także tych, którzy go zabili. Najpierw myślałem, żeby to była kronika kryminalna, która pokaże losy Eugène de Blanche'a, takiego samozwańczego burskiego bohatera, generała. To było w czasie, kiedy byłem tam, jeździłem jeszcze jako dziennikarz. Natomiast później pojechałem dokumentować tą książkę i znalazłem drugie albo trzecie, głębsze, znacznie szersze dno. I zresztą sam pobyt na tej sali sądowej uświadomił mi, czym ten Wentersdorf, to małe miasteczko prowincjonalne, jest, na czym polega jego główny problem. To był strach przed zmianą i pragnienie zmian, bo w takich małych miejscowościach, ja w takiej miejscowości się wychowywałem, w związku z tym może łatwiej mi było też rozumieć pewnego rodzaju schematy zachowań, i myślenia, i uprzedzenia, i obawy. Więc to pragnienie zmian w takich małych miejscowościach jest bardzo często silniejsze niż w stolicach. Te małe miejscowości są zakrzyczane, trochę się wstydzą, boją, ale tej zmiany pragną, ale tej zmiany także się boją, bo nie wiedzą, bo oni bardziej się boją nowego niż ci ludzie w wielkich miastach. Więc chciałem o tym przede wszystkim napisać książkę, a także tłem tych wszystkich wydarzeń chciałem, żeby była południowa Afryka z tych czasów wielkiego przełomu i takiej powolnej, ciągnącej się, nieefektownej transformacji. Reportaż literacki, pani Lidio. Na ile można się oderwać właśnie od warsztatu dziennikarskiego w reportażu literackim? Ja akurat należę do dość osób bezkompromisowych. Sądzę, że to pole, które mają reporterzy, pisząc tak zwany reportaż literacki, to tu się nie negocjuje między formą a faktami. Fakty się muszą zgadzać, natomiast jak my to przemyślimy, na jakiego konia wsiądziemy, gdzie on nas poniesie, ile razy zrzuci, to tak, tu mamy wolność. Wszystko jest faktami, ale wybieram jeden, chyba jak każdy, no wybieram jeden. Nie obiektywnie oczywiście, ale subiektywnie. Tak, no staram się to robić obiektywnie, ale na ile to jest obiektywnie, to... Twoja głowa nie jest obiektywna, jest subiektywna. Nie, moja jest dosyć obiektywna. Pierwszy mój reportaż z Iraku był o zespole muzycznym, który został założony za czasów Saddama i przez losy członków tego zespołu pokazać losy całego Iraku za czasów Saddama. I tam było chyba z 7 czy 8 postaci w tym zespole. Bardzo długo ich szukałem w Bagdadzie, znalazłem. Udało mi się to spisać i ponieważ byłem początkującym dziennikarzem, już nie młodym, bo jak później przyszedłem na rynek, ale początkującym w Lecie Wyborczym, więc wysłano mnie do pani Małgorzaty Szejnert. I ona pewnie już tego nie pamięta, ale powiedziała mi, że jest za dużo postaci w tym reportażu, że może być, że człowiek, czytelnik się w tym gubi, że trzeba po prostu z niektórych zrezygnować. Wtedy będzie bardzo dobrze. Ja wróciłem do domu i żeby odrobić tą pracę domową, jeszcze tam sobie coś poczytałem o reportażu, właśnie o teorii reportażu i dowiedziałem się, że można sobie scalać postaci. Czasem jest to dopuszczalne. A ponieważ było tak w tym moim tekście, że jeden z członków zespołu miał bardzo ciekawą ucieczkę z Iraku, ale nudne życie poza Irakiem, a drugi miał nudną ucieczkę z Iraku, ale bardzo ciekawe życie poza Irakiem. To scaliłem sobie na przykład te postacie, te dwie postacie w jedną i wróciłem do pani Szejner. I ona powiedziała mi, że kiedy dyskutowaliśmy, przyznała mi się, że scaliłem te postacie. I wtedy mnie wyrzuciła, zdaje się, z pokoju. Od tej pory już nie scalam, żeby. You know, on the one hand you have the great realist fiction like Zola. It's all fiction, but it reads so true that you feel it's fact. Then you have sort of on the other end, it's journalism that reports a speech by a politician,
which claims to be fact, but it's complete fiction, it's a pack of lies. We're in between those things. I'm with Lydia. I, in a way, I stick with the real world, because sometimes it's so extraordinary that, to use the theme of this discussion, it does amaze you. You do exist in a state of incessant amazement. How can this be happening? And it's easier for me just to tell it like it is. To, czym się zajmujemy, tworzy taką przeciwną strefę pomiędzy realizmem i fikcją. Strefę, która często jest dziwnie definiowana, bo na przykład na jednym końcu tego spektrum znajduje się Zola, który pisał literaturę, ale literaturę głęboko realistyczną, a z drugiej strony mamy reportaże z mów polityków, z tego, co oni powiedzieli. Tutaj z kolei jest to tak naprawdę stek kłamstw i rzeczy wymyślonych. W związku z czym ja tak naprawdę stoję tutaj po stronie Lidii. Uważam, że fakty należy pozostawiać takimi, jakimi były, ponieważ czasami rzeczywistość jest naprawdę niesamowita i jakby wracając do tematu tej dyskusji, że rzeczywistość potrafi utrzymać nas w tym stanie zadziwienia. And I think in that way it is our job to wander the real world, and that we have to do in a way that the novelist doesn't necessarily have to do. That's why our marriage is for. That's why our children don't really know who we are. You know, we pay a high price for this stuff. That's why we drink too much, and why we buy our toothbrushes in airports. The real world is our food, it is our water. And one day I'd love to write fiction, but for me it is this constant amazement of the real world. Just as a postscriptum to that, this idea of the itinerant, the sort of the self-imposed gypsy, if you like, I've started to think that the really difficult thing is to be the reporter in your own backyard. What we do is we go off to these places inspired, you know, in Kapuscinski's footsteps. We go to Iraq, to Mexico, South Africa, wherever. But I'm, you know, what Lydia does is the really difficult, which is to be a wanderer in your own country. And you know, what I'd like to do sort of next maybe is try and look at, you know, the catastrophe that is modern Britain and pretend that I'm a Polish or an Iraqi writer looking at Liverpool, Newcastle or Cardiff. You know, the reality is so extraordinary that it doesn't, for me, need fictionalizing, although if I had those two characters, Mariusz has been grappling with, I would probably be tempted to combine them. To stałe zadziwienie światem i bycie człowiekiem, który sam decyduje się na to bycie wiecznym wędrowcem, wiecznym tłumaczem, jest czymś, co jest naszym zawodem. To nas w pewien sposób definiuje. Sami to wybieramy i oczywiście płacimy cenę tego. Płacimy cenę nie widząc dzieci, płacimy cenę, gdy rozpadają się nasze małżeństwa, gdy pijemy za dużo lub gdy kupujemy za każdym razem szczoteczki do zębów na lotniskach. Natomiast tak naprawdę to, co jest bardzo trudne, tak naprawdę musimy przez cały czas poruszać się po świecie. To jest nasz zawód i to jest to, o czym piszemy. Natomiast jeszcze chciałem dodać jedną rzecz, że to naprawdę trudną w takim pisaniu jest pisanie o swoim własnym podwórku. I tutaj chylę czoła przed Lidią po raz kolejny, która pisze o swoim podwórku, która pisze o swoim kraju. Bardzo trudno jest czegoś takiego dokonać. Bardzo trudno, sam chciałbym napisać o Wielkiej Brytanii, o tym, co się dzieje w jej miastach, w Londynie, w Newcastle, Liverpoolu czy w Cardiff, z perspektywy człowieka, który jest pisarzem, ale jest tym pisarzem czy reporterem polskim, czy irakijskim, czy jakimkolwiek innym. To jest coś, co jest naprawdę trudne. Rzeczywistość wciąż nas zadziwia, rzeczywistość pozostaje niesamowita. Dlaczego? Dlatego nie potrzebujemy fikcji. Sam oczywiście chciałbym kiedyś napisać książkę, która należałaby po prostu, która byłaby fikcją, natomiast nie potrzebujemy fikcji w rzeczywistości, żeby nas zadziwiała.